Co wy tam telefona macie? Kurwa, milenialsi zajebani. TikToki, Instagramy? Do szkoły, kurwa! Ci lepca wyjebie, a ty do roboty, już! Gówniarzeria zajebana. Szaliczek se, kurwa, obrał rureczki? A, pierdole. Może jakieś SMS-y doszły. Ile kasy za takie ktacko? Zaraz ruszamy, czekajcie. Zegarek, która mamy godzinę. W Los Santos. 2:30. Możemy pod klub zahaczyć, czy tam nie wychodzą. Jest sobota, to pod klub pewnie wychodzą. Wow! Ale mi zjechał na bok. Nie będę jeździł rozwaloną. Proste, że je do wymienić. Lekko zarysowałem. Prawy palec mi opada na prawą szczałkę. I normalnie wciskam sobie czasem przypadkowo guziczek. Akurat tu mam gość od serwisu. Don Lucio. Lucio, ogarnąć mam taksówę? Dzięki, bratku. Don Lucio. No, późny wieczór, ciekawe, czy będą klienci o tej godzinie. Dobrze, że Lucy ma 24 na dobę otwarty swój zakład fryzjerski. Nawet na melanżu se można włosy uciułać. Dzień dobry, Lucy Tuna. Tak, potrzebuję te dredziki. To były te? Nie, nie, nie. To były takie wiszące chuje na po bokach. Taka była fryzura. O. To są taka, ale ta jest wieśniacka. A my przyciśniemy w standardowy styl. Zostajemy przy rudych, czy zmieniamy na ciemniejszy? Taki ciemniejszy damy. Musi być lekko rudość. Teraz broda. Gęstość. Co my tu damy mu? Takie PKS-y? Takie damy mu, Halka Hogana mu zajebiemy, gotówka. Oh yeah, that's right, dzięki za fryzurkę malenia! Kurwa, ale fryz, nie no, czerwone nie pasują tu w chuj. No trudno, tak siadły, no. Takie farbowanie. A, najważniejsze. A. Tak jest. Prawdziwy gangsta, yeah, wodzi się bez koszulki, żeby było widać klatę i łańcuch. That's what poppin', boy. Nie, nie, nie. Patrzę tak w lusterko. Nie, nie, nie. Boże, Lucy! Nie ukrywajmy, no Lucy, wypuściłaś mnie z chujową fryzurą. No kurwa, nie. Daj mi to na czarno. Na czarno mi to przefarbuj. O, wiele lepiej. Co jest, kurwa? Tak, 200 jeszcze wydałem za nowy kolor. Ale teraz o wiele lepiej wyglądam. That's right. Dzięki, Lucy. Dobra, teraz idziemy pod główny burdel w mieście, gdzie się najwięcej ludzi kręci. No, 24 ludzi, brak psów, więc można przycisnąć.
Mało ludzi na mieście, co? Nikt się nie kręci. Nikt nie mąci. A ankieta? No ankiety nie da się wyłączyć, wiesz? Ona będzie tak wisieć. Chyba, że sprawdzę. Nie da się wyłączyć ankiety. Wiesz? Wiesz? Czy nie wiesz? Wow, uważaj paniuczku! A, jesteśmy na Harley Gateway. Pamiętaj, tu jest dużo korków. O tej godzinie puściutko, ale w południe to się nie da przycisnąć samochodem, dlatego jedźcie objazdem przez Medway Thunder. Właśnie tędy. Aha. I tu macie w prawo. Ta, tu mieszkam, tu jest TT Towers. A my skręcamy sobie w lewo. Na samą górę, to jest taka dzielnica klubowa, imprezowa. Sporo dziewek tutaj chodzi, bez kręgosłupa moralnego. O, proszę. Ta, co jest, halo? Cześć, kapucynos. Siemano, co tam, kasztan? Słuchaj, zmieniłem robotę, jestem teraz zomiarzem. Poznałem gościa, który handluje białą metamfetaminą. Białą metą? Ta. No, ja też handluję białą metą, ale co to za gostek? No, tutaj, wiesz, to jest miasto... Ja handluję metą. No wiem, a chcę mi to opchnąć za 120 za sztukę, opłaca się to? Nie, absolutnie. 120 za sztukę mety? On chce kupić. To nie, opłaca się. Nie, on chce sprzedać. A, 120 za sztukę, no to nawet spoko cena, to nawet spoko cena, tak. Nazywa się to białe złoto Sandy Shore. Białe złoto Sandy Shore, dobra, ja się tu pochulam. Mam to, wiesz co, mam na spróbunek, to przyjadę, to zobaczymy sobie. Dobra, jestem po 5 kilom jak coś. Elo. Nie da rady ściszyć mikrofonu. Ale to nie ich wina, nie? Po prostu to jest tak spierdolone, to jest to spierdolone po prostu na tym serwerze. Wiesz? Aha, nie pohandlujemy, kurwa! Bo nie ma jebanej psiarni, nie pohandlujemy, kurwa, tematem, bo nie ma nas kto nas złapać, kurwa, rozumieta? Ja pierdolę, no szkurwa! Co wy tam w telefonach macie, kurwa, milenialsi zajebani, TikToki, Instagramy? Do szkoły, kurwa! Ci lepca wyjebie, a ty do roboty, już! Gówniażeria zajebana. Szaliczek se, kurwa, obrał rureczki. A pierdolę. Nie, trzeba zagrać kiepa. Ostatniego jeszcze mam. Nie, z tym mikrofonem w telefonie to jest tak niestety, że on jest jakby obsługiwany poza GTA. Chyba wydaje mi się, że to w opcjach Windowsa trzeba by ustawić, ściszyć bądź pogłośnić, ale niestety każdy przez telefon brzmi w kurwę głośno. Wiesz, o co chodzi? Niestety. Dobra, gaszę kiepa do roboty. Już ludzie wychodzą z klubów. No, wychodzi jedna. Proszę. A, widać, że z kółka poetyckiego chyba. O, jeszcze kaszelek łapie, co? Mefedronowy. Kurwa! O, mamy zgłoszenie, ale ktoś podpierdolił na mnie. Ale będziemy szybsi, mamy pół kilometra. Gazu! Crazy taxi boy! Pod urząd mamy chwilę, nie? Już jesteśmy w sumie. No gdzie jest klient? Nie pierdol, że chłop tak szybko podjechał! Byłem tu pierwszy, to moje miejsce. Przepraszam, pan taksówkę wznawiał? Ktoś ma wamawiał? Wypierdalać są czarnuchy, to moje miejsce postojowe! Ej, halo, byłem pierwszy! Przepraszam, pan zamówił taksówkę? Nie, ja tutaj przyjechałem dopiero. A, bo dostałem tu zgłoszenie na anonimowym.
a przepraszam proszę pana. Tak? Czytał pan rozporządzenie, które, że tak powiem, wyszło z urzędu? Nie, a co w tym rozporządzeniu tam pisze? No, że no nie można mieć innego koloru jakby taksówki, proszę pana. Mam w piśmie to rozporządzenie, stary. Pracuję legalnie, wszystko legalnie, płacę podatki, co nie mogę mieć do koloru. Walę to, no to stary. No to znaczy, no takie dostaliśmy informacje i tutaj... A pan kim jest, że pan mu takie dyrektywy wystawia? Policjantem? No nie, proszę pana, ja tutaj stażystą w urzędzie jestem. A, stażysta w urzędzie. No ja rozumiem, no ale chyba pan mnie nie zgłosi za to, że mam taksówkę w innym kolorze. Legalnie zarabiam, tak? No to znaczy, to jest pana prywatna firma, czy to jest no właśnie z tej firmy tutaj taksówkarskiej, która podlega pod urząd? No to słucha pana. Proszę pana, no, legalnie wypuszczona taksówka jest z miejsca zatrudnienia, mam papiery, licencje, wszystko. No ale no właśnie problem polega na tym, że no nie można mieć jakby innego koloru, no. Wie pan, o co chodzi. Dobra, ogarnę w takim razie to, ogarnę to i wszystko będzie na cacy. Do zobaczenia, do widzenia. Do widzenia. Zamówił ktoś taksówkę, jego nie ma. Nie no, garnuch było, żadnego N-worda nie poleci, żaden N-word nie poleciał. Że ja powiedziałem, czy on powiedział? Nie no, ktoś tu powie, to nie ma za to problemów, nie. Chyba, że ja coś powiedziałem, ale z tego, co mi się wydaje, chyba powiedziałem garnuch, boy. Ja powiedziałem? O kurczę, to sorry Facebook Administration, ale chyba się przesłyszeliście. Powiedziałem garnuch. Garnuch bardzo blisko jest do 3. Sorry Facebook Administration. It was my bad. Nie, sprawdzam teraz, nie, garnuch było wariaty, wiecie? Oh yeah, no bo szukamy klientów. Lady Baby Boo, siemanko wariatko. O, hola, jestem wolna akurat. Zapraszam cię serdecznie do środka na przejażdżkę. Nie no, teraz patrzę na Szota i powiedziałem garnuch. Garnuchy, nie, wkręcajcie mnie. Nie ma to jak kwarantanna. Chcieliście mnie tutaj wkręcić. Siemano, malenia, pakuj się, po klienta. Pozdro dla ciebie i miłej najebundy dziś z chłopaczkami. Dzięki serdecznie. 5 zł. Dzięki serdecznie. Ty powiem, jakbym Szota nie zobaczył, to bym kurwa nie uwierzył. Skurwysyny. Ale pobanuję tych, co mnie tutaj wkręcali. Oj, będziecie mieć bany zaraz. Bo serio chciałem już wycinać to z transmisji, nie? Gdzie idziemy, maleńka? Na bulwar? Okej. Nie no, tak bez psiarni to można śmigać po mieście. Dziękuję za patronika, wariacie. I za 34 gwiazdki. Kuba Sambor, witam cię w gronie subskrybujących osób, kanalik. Ouu, ale okej, pojedziemy sobie takim... Albo nie, kurwa, źle, sorry, nie denerwuj się, kobito.
Bierzemy, koleżanko. Gdzie panienka wylatuje? O kurwa! No i chuj, po taksówie. Mechanika nie ma, wariatko, wiesz? Ciężko będzie. Pakuj się. Do widzenia! Fajna dziewczyna, chyba mnie polubiła. Kaszon ma romans z George'em? Ty no nie wiem. Przydałaby się psiarnia jeszcze. Niestety rozpierdolona, nie ma mechaniora. To źle. Co jest? Dzień dobry, gruby. Może jakaś podwózka, żeby za dużo tego tłuszczyku nie spalić na spacerku, ha? Służę tutaj pomocą. Chujoza, nikt nie chce do mojej taksówki wsiadać. Może pan robotnik? Witam serdecznie. O, przepraszam, może chciałbym panu się rundkę przejechać? A może pani kurwa sekretarka, ha? Siemanko. Takim syfem nigdy nie pojadę. Co za zboczeniec? O nie. Nawet mi się za te dredy nie zwróciło nic. Cholipcia. Może tutaj ktoś będzie zainteresowany. Siemanko. 20% zniżki jest dzisiaj. Siemanko Julia Krzyształowska. Jaką mam myszkę? Razer Viper. No kurwa, tu nikt nie jest zainteresowany podwózką. Co za lipa. Może tutaj. Siemano. Może tutaj ktoś chce podwózkę. Widzę, że państwo idą do korporacji, do pracy. Ta, widzę ją. Dobra. Co do opasiwy. Paku się, maleńka, gdzie lecimy? Witam serdecznie, poproszę na Howick Avenue, tylko bardzo szybko, bo mam do pracy, jestem zbóźniona. Jasne, maleńka, bardzo szybko, to się rozumie. 3 kilometry stąd, zapnij pasy, bo będzie turbina, kurwa, się miotała tobą. Oj, przepraszam, źle pojechałem, okej. Na obwodnicę wjedziemy, będzie szybciej. Nawrócimy tu za chwilę. Nie, się nie spinaj. Tak nielegalnie trochę nawrócimy sobie, ale nic nie jedzie, mały ruch jest. Będzie pani zaraz w robocie. I odbijemy na prawo. O chuj! Nie! Malenia, wiesz co? Chyba nie pojedziemy dalej, wiesz? Jest kurwa problem. Jak to problem? Przecież miałem do pracy dojechać. No wiem, ale są... Ajajaj, kurwa mać, no koło mi się tu zaklinowało. Drobna usterka, proszę pani, wie pani? Kurwa! O, ciekawe jak ja stąd się wydostanę. Pierdolony garnuchowóz. To przez tych garnuchów, co podjechałem na urząd miasta, znerwowali mnie. Ale paniuszku, muszę panią wysadzić. Powolutku tu, kurwo. Wiem jak jest, wiem, nie chciałem. Ale niestety są... O kurwa. Wyluzuj, kobieto, niech... Au! Do pracy nie pojechałem przez ciebie! Ty jebana mi roboto! Oddawaj pieniądze za kurs! Ale niech pani się uspokoi, nic nie zrobiłem, to był wypadek... Au! Przy pracy! Ała! Moje okulary, kurwa! Co ty, kobieto, robisz? Co ty, kurwa, robisz? Au! O! Uspokój się! No way! Jak to no way? Au! No bo, kobieto, nie będę cię bił! Nie będę cię bił! O! Nie będę cię lał, rozumiesz? No, pokaż co potrafisz.
dobra, już zrozumiałem, odejdź ode mnie. Au. What in the world? Loser. Pomoże mi ktoś z tą wariatką pomocy. Dobra. Wyjeżdżasz stąd już. Poszła, poszła. I kurwa. Najgorsze jest to, wydałem na fryzurę $200 i dalej kurwa nie mam. Co jest kurwa grane? Będę do fryzjera chodził co każde wejście na serwer? Chuj z tą taksówką w ogóle. Ja do niczego nie nadaję. Nawet się nie pali, nie? Ale dziadostwo. No co za dziadostwo kupiłem? Dobra, nawet... No ta fura nie jest łatwo opalna, nie? Może jest jakiś mechanik? Urząd? Taksi? A wiem, zadzwonię po taksówkarza. Pomoc będzie. Dobra, już ktoś jedzie. Siemano, bratku. Ty nie masz może jakiegoś lewarka? Pomóc mi tu z samochodem i opony, bo jest przypał ciężki. Widzisz moją taksówę? Cała zdemolowana na... tutaj na barierce. O, tirowiec, halo! Luknąłbyś coś na to, wariacie? Kurwa, oni wszyscy cicho gadają, nie? O, ja pierdolę. A może ja mam źle ustawione, nie wiem. Co tam jest zrobione? Co tam jest zrobione? Proszę pana, no kurwa, opona rozpierdolona, szyby potłukoczone i nie mogę go w ogóle zdjąć z tych barierek, nie? A to w leasing jest na 3 lata jeszcze w brane, no i muszę go zawinąć stąd. Nie mam jak go po prostu scholować. Nie ma pomocy, mechanik nie odbiera. Nie wiem, co możemy zrobić. Może podjedziemy pod mechanika. Ale jak ja podjadę pod mechanika? Nie da rady nawet ruszyć nim. Jest problem. Pana podwiozę. A dzwonił pan? Lawetę, cokolwiek? Dzwoniłem, nie odbiera, chyba nie ma mechanika na razie. No jest w środek nocy, to nie wiem, czy jakiś mechanik podjedzie. No nie, jest trudno, w takim razie sobie jakoś poradzę. Nie zatrzymuję, do widzenia! Dobra, do widzenia. Jebany łeb, kurwa. Jebany garnuch. Jak ja sobie z tym poradzę teraz, kurwa. What's poppin', garnuchu? Dzień dobry. Co się stało? O panie, ale żeś pan polecił kłancie. No potrzebuję pomocy, żeby go zepchnąć i dojechać do warsztatu, ale ani muru, ani świtu, ani słychu mechaniora. Wie pan, ja mam tam ciężki sprzęt, to możemy coś pokombinować. No jakby prawda? Pan dał przepchnąć chociaż trochę, no to było spoko, ale nie wiem, czy on w ogóle mi zapali. A, no to kiepsko, no, możemy spróbować, bo linki co prawda nie mam, nie wyciągnę pana, ale popchnąć. Oprzep. No to weź pan tu podejść, walnij to raz, może jakoś spadnie z tej bariery. No dobra, dobra, spróbujemy to zrobić. Dobra, trzymam kciuki.
Ja pierdziele. Nówka, taksówka, nawet jednego, nie no, dwa kursy zrobiłem dzisiaj. Dwa i pół, bo ta pobiegła nam z buta. Niedobrze to się zapowiada, niedobrze. No dawaj, panioczku. Uwaga, uwaga. Weź tam bruk, zatrzymaj. Jasne, jasne. Stać wszyscy, spokojnie. Jest kurwa przesuwanko. Dobrze, uwaga. Dobrze, tak mu zajeb. Wow! Będzie? No, będzie, będzie, jasne. O nie, zderzak. Drzwi jeszcze mi chłop rozjechał. O kurwa. No będzie, będzie, chyba zapali jeszcze nawet. Odpali to panu? Ej, no pewnie, to będę jeszcze jeździł, kurwa kilka kursów zrobię. O, ale jak śmiga. O kurwa. Dzięki za pomoc, panie, panioczku. Dobra, bo do mnie szefo już wyzwania. Jasne, miłej pracy, jakoś sobie z tym poradzę. Elo, elo, streamek na Facebooku, twój stary napierdala z łupu. 5 zł. Ale się kopciak z grilla wujka. No nic, pogrzeby tutaj pokazując, że mi zależy na tej taksówce. A i może ktoś się zainteresuje. Dobra, potrzebuję tak opony. O, jakieś firanki na drzwi. Nie, tu opony raczej są w porządku, silnik też.